Drogowskazy. Bardzo miło mi jest się z Wami przywitać i rozpocząć kolejny odcinek Drogowskazów. Ja się nazywam Aleksandra Galant i chciałabym przywołać nagłówki, które zapewne wielokrotnie widzieliście. To są nagłówki na przykład na portalach lifestyle'owych, ale też takich informacyjnych, czemu nie, także. One opowiadają o ofercie włodarzy włoskich, sycylijskich miast i miasteczek, którzy mówią, hej, możecie kupić u nas wspaniałą, włoską, historyczną willę tylko i wyłącznie za 1 euro. Chodźcie, mieszkajcie u nas, bądźcie z nami. No i to jest oferta, która rozpala naszą wyobraźnię, no bo któż nie chciałby się trochę poczuć jak w filmie Pod słońcem Toskanii i mieć tą swoją piękną, żółto-ceglaną willę z mosiężnymi kranikami, pełną historycznych pamiątek. No pewnie chciałby każdy, ale każdy z nas ma też takie poczucie, że to musi być bardzo trudne, żeby taki budynek doprowadzić do ładu i rzeczywiście przemienić go w taki swój mały raj na ziemi. Ale okazuje się, że są ludzie, którzy naprawdę to robią, niekoniecznie wyjeżdżają w tym celu za granicę. To można robić też w Polsce. Pewnie także widzieliście wspaniałe domy, które zostały stworzone tak naprawdę z ruin kilkusetletnich domostw, a nawet takich budynków gospodarczych. Wydaje mi się, że to jest kawałek bardzo interesującej pracy, ale też wyjątkowego hobby. Na czym to polega i kim są ruinersi? O to będę pytała Aleksandrę Klonowską-Szałek, założycielkę portalu Slow Hop, no i która też tym ruinerstwem się zajmuje. Cześć, jestem ruinersem. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo to jest właśnie pierwsze pytanie, które ja bym ci chciała zadać. Kim jesteście? Kim są ruinersi? Chyba najłatwiej będzie powiedzieć, jeżeli zastanawiasz się, kim są ruinersi, to wrzuć sobie po prostu ten hashtag na Instagrama, to wtedy wyświetli ci się po prostu setki kont, które są śledzone przez ludzi. To są konta tworzone przez osoby, które kupiły sobie taką ruinkę i opowiadają o remoncie tej ruinki. Ten remont może się skończyć po roku, po 2 latach, po kilku latach i potem jest decyzja, czy to będzie nasza ruinka, w sensie, czy my będziemy tam mieszkać, czy porzucimy, tak jak Pod słońcem Toskanii, porzucimy miasto i będziemy teraz mieszkać w ruince, czy podzielimy się tym z ludźmi. Mam na myśli, czy po prostu wynajmiemy to gościom. Także ja jestem tym ruinersem, który zdecydował kilka lat temu, że będzie wynajmował swój dom gościom i na Slow Hopie rzeczywiście mamy coraz większą grupę ludzi, która przekazuje ten dom do wynajmu, czy robi tam pensjonaty na przykład, jakieś domy gościnne, agropensjonaty też, bo to są rozmaite rzeczy. Natomiast z takich najciekawszych chyba ruinersów dla mnie to są właściciele na przykład kutra rybackiego na Bałtyku, który został małym hotelikiem niedawno, wiatraki, młyny, barki na przykład na rzece. To są właśnie takie rzeczy, które mogą być wyremontowane i w których możesz mieszkać albo właśnie wynajęcie gościom. Z tego, co mówisz, wynika dla mnie też to, że nie ma takiego miejsca, takiego obiektu, bo nie mówię budynek, kuter rybacki nie jest budynkiem, w którym ktoś nie znajdzie takiego swojego miejsca. Wiesz, to jest takie trochę przyciąganie, prawda? Ktoś zobaczył kuter, młyn, rozpadającą się oborę albo stodołę i stwierdził, że tak, to jest to miejsce, które ja nie tylko przywrócę światu, ale też ja sobie tu zrobię swój mały raj na ziemi. No tak jest i to jest taki ciąg, któremu się po prostu trudno przeciwstawić. Ja na przykład mam taką historię, że moją oborę znalazłam na Oelixie i potem weszłam na Google Earth, gdzie widziałam zdjęcia tylko, które Google zrobił i właściwie nie musiałam już tam jechać. Gdyby nie to, że mój mąż ma trochę więcej rozsądku niż ja, to pewnie kupilibyśmy to bez oglądania. Wystarczyły mi tylko te kamienie, z których to jest zbudowane, ten kamienny murek. Ja po prostu się całkowicie zakochałam od razu od pierwszego wejrzenia. No i wtedy rozsądek się wyłącza, bo to jest tak, że każdy z tych ruinersów patrzy na tą kupę kamieni, bo to też jest tak, że te ruiny są w różnym stanie. Ja miałam akurat całkiem nieźle zachowaną ruinę, ale pamiętam kobietę, która remontowała taki pałacyk, który właściwie był kupą cegieł tylko. Także to jest w różnym stanie. No i człowiek patrzy na te ruiny i wie, że czeka go jakaś straszna gehenna, ale to jest jakieś przeznaczenie po prostu, czyli już się nie da temu przeciwstawić, idziesz w to, płaczesz, krzyczysz, kłócisz się z budowlańcami, ale robisz to, bo prawda jest taka, że możesz zbudować od nowa, ale nigdy nie będziesz miała tego klimatu, który pochodzi z tego starego. Użyłaś słowa, które mnie przychodzi na myśl zawsze, kiedy myślę o remontach, to jest słowo gehenna. Powiem ci szczerze, że jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że skoro mówimy o tak pięknych budynkach i tak wspaniałych historiach, to w tym przypadku jest jakoś magicznie inaczej, że te remonty są pełne pasji, zaangażowania, wszystko własnymi rękami, wszystko się magicznie, wspaniale układa. Ale widzę, że podejmując decyzję o przywróceniu jakiejś ruinki światu, bardzo mi się podoba to słowo, też trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować na różne remontowe perturbacje, które nie omijają nikogo. Wiesz co, ja myślę, że to można nazwać po prostu przygodą, bo to jest przygoda z plusami i minusami tego wszystkiego. Znaczy ja pamiętam historię, którą mi opowiadali ludzie, właśnie ruinersi. Jest takie miejsce, Dzikie Róże
na Dolnym Śląsku i Magda, która robiła ten remont, ona kupiła taki dom właśnie na Dolnym Śląsku. Te domy na Dolnym Śląsku są bardzo duże i to zawsze są bardziej pensjonaty niż domy takie do wynajęcia wczasowe, wakacyjne, przepraszam. I Magda to były gdzieś tam lata 2000 chyba 9-10, kiedy ona założyła bloga, nie było Instagrama jeszcze chyba w takim stanie jak teraz i na tym blogu opowiadała o tym, co robi. Tam się zrobiła ogromna społeczność wokół tego bloga i ona opowiadała o rzeczach, które znajdowała w tych murach, jak miała problemy z tym remontem, z drewnem, z cegłą, z kamieniem. To było jak wielka przygoda, nie? I ja sama widzę, jak to wygląda, jak u nas to też wyglądało. Mówisz o Gehennie, ale jest też coś takiego, taka wspólnota, jeżeli się ma naprawdę fajną ekipę. Możesz mieć ekipę, możesz to robić sama. No, żeby to robić samemu, to trzeba mieć jakieś zdolności. My tych zdolności nie mieliśmy zupełnie budowlanych. My jesteśmy ludźmi, którzy zazwyczaj siedzą po prostu przy komputerze, tak? Pracują przy komputerze. I nie mamy takich umiejętności, ale ekipę, którą mieliśmy, była z Mazur i oni na początku patrzyli na nas jak na wariatów, kiedy mówiliśmy nie przykrywamy tych kamieni wewnątrz, one będą na zewnątrz. I oni nas pytali, ale jak? Ale jak? Bez tynku? Nie tynkujemy? Nie robimy gips kartonu? Tonu, my mówiliśmy nie. I oni na początku się dziwili, a potem zaczęli w to iść. To znaczy, zaczęli się nawet cieszyć z tego, że to robią. Znajdowali różnego rodzaju niespodzianki w tym domu. Ja pamiętam, jak dzwonili do mnie, bo znaleźli, ja jestem miłośniczką różnych mrocznych historii i na przykład oni znaleźli na oknie wyrytą swastykę z datą i z jakimś tekstem. Niestety do tej pory nie udało mi się tego tekstu odczytać, ale wszyscy się ekscytowaliśmy. I oni też, czyli cała ekipa też. Także to jest jakby przygoda, w której uczestniczymy my, jako tacy powiedzmy inwestorzy, ale też ludzie, którzy nam pomagają, ludzi, którzy wokół tego są, bo to zazwyczaj się tworzy jakaś taka społeczność ludzi, którzy są zainteresowani tym, co będzie dalej. To jest taki cykl, książka przygodowa, rozdział po rozdziale i dla mnie to jest niesamowite, jak ludzie sobie też pomagają, nie? Czyli dzwoni się do kogoś, kto ma podobny budynek, nawet tego człowieka się nie zna, tylko wie, że gdzieś tam on coś takiego robi podobnego i się pyta, a jak zrobiliście to, a jak zrobiliście tamto? Ja pamiętam, że mi się zdarzyło, że wyszłam na ulicę u nas na Mazurach, na uliczkę przy jeziorze, na której się kręcił jakiś człowiek i on do mnie podszedł i mówi, słuchaj, ja bym się chciał przedstawić, bo my, wiesz co, kupiliśmy niedawno dość niedaleko coś podobnego, czy ty byś mogła opowiedzieć mi po prostu o tym, jak to remontowaliśmy? Także w ogóle to jest taki świat, który jest po prostu niesamowicie ekscytujący. Ja czuję tę ekscytację, mówiąc szczerze, już mi się to od ciebie udzieliło. I patrząc na to z boku, po pierwsze, przeglądając różne oferty, czy właśnie blogi, czy Instagramy, to te efekty robią piorunujące wrażenie, ale też jestem w stanie wyobrazić sobie, że takie podnoszenie czegoś z ruiny, z takiej kubki kamieni w przenośni, do pięknego domu z duszą, który jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby, jakie mamy na przykład na wakacjach, to jest coś pięknego, ale mimo to zapytam cię, co ciebie w tym najbardziej pociąga? Wiesz, możemy porozmawiać o tym ogólnie, dlaczego ruinerci to robią. Mówiłaś o ekscytacji, ale skąd na się bierze, ale jeżeli się zgodzisz powiedzieć o tych źródłach twojej ekscytacji, to będzie super. Ja jestem czytelniczką Pana Samochodzika. Uwielbiam Indiana Jonesa. Zbigniew Nienacki, on chyba w Namazurach, w Jedrzwałdzie też sobie przysposobił tak. Taki dom. Tak. No widzisz, to jest dla mnie początek wszystkiego. To znaczy ja, jak my weszliśmy do tego domu i zaczęliśmy szukać historii, to jest początek całej opowieści. Dom to jest tylko fragment tego wszystkiego, bo ja zaczęłam szukać potem historii tej wsi, w której stała ta obora. Zaczęłam rozmawiać z ludźmi, którzy przyszli tam za frontem i jeszcze pamiętali, kto tam mieszkał, gdzie były inne budynki. Zainteresowałam się sadem i tymi wszystkimi niemieckimi jabłoniami. Potem, nie wiem, kopałam coś w ogródku i odkrywałam jakieś tabliczki, na przykład z nazwiskami dawnych mieszkańców. Potem poszliśmy na zaniedbany cmentarz poniemiecki i to też był jakiś początek historii odczytywania tych nazwisk, kto tam mieszkał, jakie były jego losy. Koniec końców kupiliśmy ten dom w 2014 roku, mamy 24. No to właściwie te wszystkie lata poznawania tej całej historii spowodowały, że napisałam powieść. Powieść, którego punktem centralnym jest ta moja wieś. Także, tak jak mówię, no to jest jakaś tam historia przygodowa tak naprawdę. I jak rozmawiam z innymi gospodarzami, którzy są na slow hopie i rozmawiam i pytam, zresztą my opisujemy też bardzo często te całe opowieści. To są czasami historie mrożące krew w żyłach naprawdę, których nie opisujemy, bo pewnie zwykły użytkownik by tego nie przełknął, ale w tych domach siedziały niesamowite rzeczy. I jak gospodarze, właściciele kupują te domy i zaczynają wnikać w historię, to nagle się okazują rzeczy typu, że w piwnicach zamku w Rząsinach były prowadzone eksperymenty Luftwaffe nad gałką oczną. Był jakiś dom na Żuławach Wiślanych, który jako jedyny dom w okolicy, nikt go nie chciał kupić, ponieważ tam odnaleziono wiszące zwłoki czerwonoarmisty. To są niebywałe historie, które są mroczne niektóre, rzeczywiście, ale może dlatego też przyciągają, że my w ogóle mamy taką
tendencję do poznawania rocznych historii, do kryminalnych historii, a teraz w ogóle jest też wśród młodych głównie ludzi taki trend na turystykę strachu, czyli podróżują śladami nawiedzeń na przykład, czy jakichś takich właśnie opowieści o duchach. Ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest piękno i dusza tych budynków. Na Mazurach w tej chwili się narodziła ogromna społeczność ruinerska. My tam zawsze byliśmy, to znaczy zawsze były te remonty tych starych siedlisk i tak dalej, ale nigdy nie było osoby, która nas potrafiła wziąć w kupę razem. Teraz jest Ewa Bakota, która przyjechała, wyremontowała też swoją ruinkę i stwierdziła, że chciałaby poznać wszystkich ruinersów na Mazurach i tym sposobem po prostu nas wszystkich zebrała w kupę i my się spotykamy co miesiąc. Nawiązujemy po prostu relacje i to jest niebywałe słuchać tych historii też i jak oni opowiadają ci wszyscy ludzie, jak się pytają też o porady i tak dalej, i tak dalej. Także to jest coś na pewno, co też bardzo fajnie łączy. Wydaje mi się, że już w pewnym sensie odpowiedziałaś na pytanie, które chciałabym teraz zadać troszkę na podsumowanie tego fragmentu naszej rozmowy, bo kiedy się słucham, to mam wrażenie, że no tak, wiem, kim jest ruiners, ale to, czym się zajmujecie, to może po prostu będę mówiła renowacja. Ale czy te renowacje to jest tylko hobby, pasja, czy to jest raczej pewien sposób na życie? Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy to jest też sposób na zarabianie pieniędzy. Przykro jest tak o tym myśleć, ale no z drugiej strony mówimy o pensjonatach. Tak, nie no, absolutnie, jakby to nie jest nic złego, że ktoś robi taką renowację i potem wykorzystuje to, żeby zarabiać na życie, czyli de facto, żeby był to jego sposób na życie, bo wiele z tych miejsc to są rzeczywiście pensjonaty i ci ludzie się tam przeprowadzają i prowadzą takie, powiedzmy, agroturystyki, zapraszają gości, gotują, opowiadają o okolicy, ponieważ mają potężną wiedzę na temat okolicy, bo bardzo są jej ciekawi, to znaczy to są właśnie ludzie, którzy kupują taką ruinkę, remontują, ale też poznają całą okolicę i wiedzą rzeczy, których nie podają żadne przewodniki. Więc to jest w ogóle taki niezły protip dla ludzi, żeby, jeżeli podróżujecie w takie miejsca, żeby zapytać gospodarza, co by poradził zobaczyć w okolicy, czego nie ma w przewodnikach, bo oni na pewno będą wiedzieli o czymś tajemniczym, o czymś, czego nikt inny nie wie, o czymś, co zostało odkryte i opowiedzą mnóstwo historii. Więc tak, dla mnie to jest sposób na życie albo taka szansa, drzwi do wersji B twojego życia. Czyli jeżeli skończyć się wersja A, powiedzmy jest to wersja A, którą masz mieszkając w dużym mieście, w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie i myślisz sobie, dobra, to ja już nie chcę siedzieć przy komputerze, chcę teraz zrobić coś zupełnie innego, no to kupno takiej ruinki, to obiecuję, że to są drzwi do tej przygody i do tej drugiej części życia. Ja już teraz wiem, że powrót do domu na osiedle to będzie dla mnie nie lada wyzwanie po wysłuchaniu twoich historii o tych pięknych domach, które są położone na niezwykłych terenach w pięknej okolicy, ale spróbuję, zwłaszcza, że przed nami jeszcze dwie części naszej rozmowy. W dalszym ciągu będziemy, mam nadzieję, rozmawiać o ruinersach, ale mam nadzieję, że znajdzie się też miejsce, żeby rozwinąć wątek tego zwalniania w życiu, tego odpoczywania, czy też życia w rytmie slow i poszukiwania swoich małych oaz z dala od zgiełku miast, z dala od gęstej pokrzywy turystów, jak pisał poeta. A rozmawiam o tym dzisiaj z Aleksandrą Klonowską-Szałek, założycielką portalu slowhop.pl, no i jak sama się nazwała, z ruinerką. Mam nadzieję, że będziecie z nami i z drogowskazami, bo wracamy na antenę już za kilka minut. Zatem do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. To już jest najwyższy czas, żebyśmy wrócili do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi Aleksandra Klonowska-Szałek, założycielka portalu Slowhop, ruinerka. Ruinerka? Może być ruinerka albo ruiners. Ruinerka albo ruiners. Zastanawiamy się tu nad najlepszą formą. Rozmawiałyśmy już trochę o tym, kim są ruinersi i skąd bierze się ta pasja, ta miłość do historycznych miejsc, którym nadają to nowe życie. Tutaj chyba możemy mówić też o takim szerszym zjawisku, które wiąże się z potrzebą zwalniania, potrzebą uciekania od rzeczywistości i wydaje mi się, że był taki moment, kiedy dużą popularnością, no to było też związane z cenami, wiązały się takie luksusowe wyjazdy, które oczywiście nadal są dostępne i nadal możemy z nich korzystać. Natomiast okazuje się, że ten luksus nie zawsze jest potrzebny i tym luksusem może być właśnie zaszycie się w dziczy w super pięknym miejscu. No właśnie, no to jest chyba jakaś taka rzecz, która się teraz dość mocno zmienia, bo my mamy trochę inne potrzeby niż jeszcze kiedyś, bo masz dwa rodzaje takiej turystyki, którą uprawiasz. Pierwsza to jest taka, że jedziesz, masz powiedzmy weekend albo tydzień, nie wiem, jedziesz na Majorkę na przykład, bierzesz sobie listę i wszystko musisz odhaczyć z tej listy. I tak naprawdę wracasz do domu, dobra, jesteś nasłoneczniona, było fajnie, widziałaś dużo, ale trochę jednak zmęczona. A drugą formą turystyki jest taka turystyka, kiedy jedziesz i tak naprawdę nic nie musisz. To znaczy, dajesz sobie pozwolenie na to, żeby
żeby po prostu odpocząć, żeby nie biegać, żeby poznać, ale bardziej poznać ludzi, poznać okolice, trochę głębiej, mniej powierzchownie, czyli nie odhaczać i pomyśleć sobie tak jak Tony Halik, że takie jeżdżenie gdzieś, żeby odhaczyć wszystkie te atrakcje, to trzeba nie mieć wyobraźni, bo przecież trzeba sobie zostawić trochę na kolejną podróż. I wydaje mi się, że to slow podróżowanie to jest taka nasza reakcja na to za szybko. Wszystko robimy szybko. Pracujemy szybko, kochamy szybko, jemy szybko i rezerwujemy też szybko. Ale potem jest ten moment, kiedy wciskamy znak stop i po prostu mamy ochotę odpocząć. I ja to widzę osobiście, że coraz więcej moich znajomych wybiera właśnie takie wyjazdy gdzieś do domku w lesie, tak żeby nie mieć sąsiadów, nie musieć z nikim rozmawiać, leżeć sobie właściwie całe dnie w hamaku, wieczorem wejść sobie do gorącej bali, gapić się na gwiazdy, zjeść coś dobrego, ugotować, obejrzeć sobie może film jakiś ciekawy i to wystarczy. I mam takie wrażenie, że robimy to coraz częściej. Znaczy coraz mniej potrzebujemy takiej ekscytacji nowego, a bardziej potrzebujemy po prostu się odpiąć. I to jest też coś takiego, co wiesz, możesz pojechać raz w roku na długi urlop, ale możesz też robić sobie tą turystykę weekendową. I tak psychologicznie slow hop jest uwielbiany przez terapeutów i przez ludzi, którzy się zajmują takim dobrostanem, bo oni mówią, że tam jest właśnie ten dobrostan. Czyli to jest właśnie natura, relacje, głębia przeżywania. I taki mam przykład, o którym zawsze opowiadam. Kiedyś rozmawiałam z właścicielką jednego z miejsc na slow hopie i ona powiedziała, że zaprojektowała specjalnie dla gości, którzy będą do niej przyjeżdżać, zaprojektowała takie piękne huśtawki nad jeziorem i jak przyjęła pierwszych gości, to im pokazała te huśtawki, ale powiedziała im też, że jest mnóstwo do zrobienia w okolicy. Można iść tam, zrobić to, tu jakieś gry, tu, no mnóstwo rzeczy zjeść w jej restauracji i mówi, że obserwowała tych gości, jak przez 3 dni oni wisieli na tych huśtawkach, prosili tylko o kawę, czy herbatę, czy jakieś tam napoje i z tych huśtawek nie wychodzili. I tak samo mamy gospodarzy, którzy mówią o hamakowiskach to samo, że goście jak przyjeżdżają czasami właśnie są gdzieś tam przebodźcowani z miast, to oni cały weekend potrafią spędzić w hamaku. Dla mnie to też jest niesamowite, że szukamy też takich transformujących doświadczeń, nie? Czyli wyjeżdżamy na takie wyjazdy, które są w kraju, a które polegają na przykład na tym, żeby lepiej poznać przyrodę. I w zeszłym roku byłam na drugi raz już na takim festiwalu Cozy Outdoor, który się odbywa w Tatrach co roku. To jest wydarzenie dla kobiet, które się odbywa w Tatrach, właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym. I my robiłyśmy takie rzeczy jak na przykład siedzenie w lesie w nocy. To była taka kąpiel w dźwiękach lasu, czyli byłyśmy cicho, była noc i słuchałyśmy tego, co się dzieje w lesie. Ja przeżyłam coś takiego po raz pierwszy w życiu i było w tym coś specjalnego. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Tak jak mówi się o tym, że w Puszczy Białowieskiej też są takie specjalne wyjazdy, żeby pochodzić na bosaka po puszczy, po ściółce leśnej, bo to jest coś, czego ludzie się boją, a to daje takie fajne doświadczenie. Także szukamy powoli tak takich rzeczy, zamiast właśnie tego odhaczania z listy, jeżdżenia. Oczywiście jeździmy też do Wenecji, jeździmy do Barcelony, ale ciekawi mnie właśnie ta druga część turystyki. Myślę, że to, o czym mówisz, trochę można przypiąć czy połączyć z tym takim nurtem powrotu do przyrody, do tego, że trudno jest mówić, że wielkim osiągnięciem jest wejście do lasu, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu wiele osób tego nie robi. Las może się kojarzyć z tym miejscem, przez które się przejeżdża, ewentualnie idzie na grzyby, ale myślę, że takich osób, które idą tam po prostu przez godzinę czy dwie posiedzieć, nie ma zbyt wiele. Myślę sobie też o tym, że faktycznie potrzebujemy odpocząć, potrzebujemy złapać oddech, ale w dalszym ciągu potrzebujemy, żeby to było miejsce komfortowe, żeby to było miejsce ładne, żeby to było miejsce, w którym tak naprawdę mamy dostęp do wszystkiego, co może nam w tym momencie dać radość, może nas zrelaksować czy odprężyć. Mówiłaś, hamaki, huśtawki, gry, balie, czasami są nawet rzutniki, żeby grupa przyjaciół mogła obejrzeć film. No właśnie, bo to nie jest tak, że jedziemy sobie do lasu i musimy mieć też pomysł na to, co tam robić, żeby się nie nudzić. My też jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują ciągle nowych bodźców. I jedziesz do lasu i nagle jesteś w lesie i co teraz? I to, co widzę i to, co jest też takim trendem właściwie globalnym, turystycznym, to jest takie jeżdżenie po doświadczenia. I na przykład takim doświadczeniem jest wspólne oglądanie całego sezonu serialu. Czyli na przykład, nie wiem, będzie Stranger Things i ja już kombinuję, jak zaprosić przyjaciół w takie miejsce, gdzie będziemy po prostu cały dzień czy całą noc oglądać wspólnie ten sezon. Już się cieszę na to. Wspólne siedzenie w Bali. Ja w zeszłym roku byłam na workation, czyli na takim wspólnym wyjeździe firmowym z moimi koleżankami z pracy i przez 4 godziny wieczorem po pracy siedziałyśmy w Bali, w pieninach, gapiąc się na światła przy wyciągach narciarskich. 4 godziny w Bali. To było coś niebywałego. Nie sądziłam, że to jest w ogóle możliwe, ale
no było nam super przyjemnie i to było fajne, pogadałyśmy, w takich Bali się też je, to jest po prostu, no, bardzo fajne doświadczenie. Albo na przykład gotowanie, to też są takie koncepty, które się teraz bardzo sprawdzają, czyli zbieramy się w kupę znajomych, jedziemy, każdy coś przygotowuje, potem są takie uczty, ucztowanie w lesie, ucztowanie w ogrodzie, w sadzie na przykład. I ja w moim domu mam piec do pizzy i taki na zewnątrz i bardzo się dziwiłam, że ludzie pytają przy tych rezerwacjach, pytają, czy on jest na pewno czynny, czy można w nim robić tą pizzę. I tych pytań było mnóstwo. I dopiero potem się zorientowałam, że dla ludzi to jest faktycznie jakieś takie duże doświadczenie, żeby sobie wspólnie zrobić tą pizzę, zrobić ją w ogrodzie i potem spędzić jakby północy w tym ogrodzie. To też jest doświadczenie, więc wydaje mi się, że szukamy takich pomysłów na to, co zrobić inaczej. To morsowanie parę lat temu. Wcześniej nigdy aż takiego szaleństwa z tym morsowaniem nie było, a tu nagle wszyscy chcą morsować. Owoc pandemii, bo wszystko było zamknięte, lasy i powiedzmy łąki, lasy już były otwarte i takie otwarte przestrzenie, więc to była możliwość, która była do dyspozycji. Można było to robić. Nagle się okazało, że wiele osób się w tym odnalazło i z tego, co wiem, wiele osób w tym zostało, nawet kiedy otwarte zostały knajpy i kina. To w ogóle fajnie pokazuje, jak jest taka okoliczność, która sprawia, że otwieramy się na nowe rzeczy, bo ja pamiętam, że wtedy w pandemii ludzie, którzy normalnie zimą zjeżdżali na nartach zjazdowych, musieli się przerzucić na skitury i na biegówki. I bardzo wiele osób w tym zostało, bo okazało się, że im to bardzo pasuje, nie? Że to jest właśnie ten ich sport, który jest dużo lepszy od tych zjazdówek. To jest dla mnie też fajne i ciekawe. I w tamtym okresie właśnie dużo ludzi zaczęło korzystać ze slow hopa, bo nie można było wyjeżdżać za granicę, więc wszyscy chcieli się ukryć gdzieś tam właśnie w tych lasach czy na tych odludziach. I ja byłam pewna, że to się źle skończy, bo tego rodzaju turystyka, ona nie jest taka super słodka, jakby każdemu się wydawało. My jak zaczynaliśmy slow hopa, to nam się wydawało, że to jest tylko super. Świeży chleb, zapach trawy, bliskość natury i tak dalej. Ale ta bliskość natury powoduje też, że to są komary, muchy, osy, szerszenie, zaskrońce, że nie dla wszystkich to jest coś takiego, co nam pasuje. My jedziemy sobie na przykład do Włoch, tam nie ma komarów, czy nie wiem, jak są żniwa też i jedziesz po ciszy, a tu się nagle okazuje, że kombajn jeździ. I gdzie ta cisza? Nie ma tej ciszy, bo są rolnicy. I był taki moment, że musieliśmy tłumaczyć naszym gościom, że słuchajcie, ale to jest wieś i my tutaj na wsi po prostu mamy te rzeczy. Jest czasami ten smród, który pochodzi, nie wiem, z gospodarstwa sąsiada, bo on ma na przykład krowy, czy jakieś tam inne zwierzęta hodowlane. Są muchy. Ludzie jakby nie mieli świadomości, oni właśnie patrzyli bardziej, że to jest tak jak pod słońcem Toskanii. Tylko i wyłącznie piękne rzeczy. Takie instagramowe, nie? Takie instagramowe. A wieś nie jest instagramowa. Ja myślę, że to jest taki rodzaj turystyki, który super fajnie otwiera, ale też trzeba być trochę bardziej elastycznym, bo jak się już pojedzie pierwszy raz potem i się zetkniesz z tymi takimi różnymi rzeczami, które jako mieszczuch nie do końca akceptujesz, no to teraz jest pytanie, czy ja to zrobię jeszcze raz, czy ja pojadę na tą wieś jeszcze raz, czy ja wolę jednak pojechać sobie na all inclusive, gdzie wszystko jest wytrute, nie ma żadnego życia, bo gościom to przeszkadza, ale może ja jestem po prostu bardziej w kierunku all inclusive, może wolę jeździć właśnie do Egiptu, gdzie wszystko jest dla turystów. Ta turystyka slow, ona też jest turystyką z założenia przyjazną środowisku. I to jest też tak, że to jest tak naprawdę turystyka przyszłości. No mówi się o tym, że w tej chwili takie wyjazdy na all inclusive to jest właśnie masówka i te pieniądze, które my tam wydajemy jako turyści w dużej mierze nie trafiają do tych społeczności lokalnych. A jak jedziesz do takiej agroturystyki, czy to jest w Polsce, czy to jest gdzie indziej, to te twoje pieniądze jako turysty trafiają po prostu tam, gdzie powinny trafić, do tej społeczności. To jest super ważne. My mówiąc troszeczkę odpowiedzialnej turystyce, to nie mówimy tylko o ekologii, czyli żeby nie truć, nie wycinać, nie robić rzeczy, które szkodzą środowisku, ale fajne jest to, że jeżdżąc w takie miejsca wspierasz po prostu lokalną ekonomię i te wszystkie społeczności, które tam mieszkają, one na tym zyskują, że my tam jeździmy. Także to jest po prostu dobre. Myślę bardzo intensywnie o tej wsi, którą przywołałaś, bo myślę sobie na przykład o swoim dzieciństwie i wakacjach i historiach koleżanek i kolegów, gdzie te wyjazdy na wieś do rodziny, one nie kojarzyły nam się po pierwsze ani z niczym niezwykłym, ani z niczym bardzo ekstrawaganckim czy luksusowym absolutnie. I myślę sobie, jaką pętlę myśmy zrobili jako ludzie, że to, co czasami niektórzy mówili, ojej, na całe lato do babci, dzisiaj sobie myślimy, wow, spędzimy tydzień na wsi. A z drugiej strony myślę sobie też, na ile ta wieś, o której ty mówisz, to jest właśnie taka wieś prawdziwa, bo jest takie słowo agroturystyka, ale przecież te wakacje w rytmie slow, ten slow hop, to nie jest agroturystyka tak naprawdę.
Bo agroturystyka, rozumiem, gospodarz też ma krowę, te rowery, które są do naszej dyspozycji, mogą być trochę zardzewiałe i to jest też wieś, też odpoczynek, ale w trochę innym rytmie. Wiesz co, my na Sołchopie też mamy agroturystyki ze zwierzętami, ale to jest też bardzo ciekawe, że parę lat temu czytałam badanie turystów, którzy chcieli jechać na wieś, ale oni mówili, że oni chcą jechać na tą wieś, chcą, żeby były wakacje jak u babci, ale oni nie chcą właśnie tych wszystkich niekomfortowych rzeczy, które się wiążą z agroturystyką. Czyli właśnie, dobra, może być krowa, ale ona ma być czysta. Dobra, mogą być zwierzęta hodowlane, ale żeby nigdzie nie było, nie leżały krowe placki, tak? Że fajnie, że właśnie zwierzęta i fajnie jakby była krówka i można by ją było wydoić, ale żeby nie było much. To się nie da. To jest rzeczywistość. To też samo oczekiwanie jest dla mnie egzotyczne, mówiąc szczerze. Tak, tak, no ja też się na przykład spotkałam, to pamiętam do dzisiaj, bo rozmawiałam z gospodarzami o tym, co przeszkadza gościom wtedy, jak się ta turystyka slow zaczęła i oni opowiadali o rzeczach takich, które mnie totalnie zadziwiały, czyli na przykład, że gość wyjechał następnego dnia po przyjeździe, bo powiedział, że on po prostu nie jest w stanie spać, jak ptaki tak głośno śpiewają. I to też jest okej, to znaczy, no to widocznie, no to nie jest dla niego. Tak, ale my tą wieś po prostu postrzegamy może z tego czasu dzieciństwa naszego, kiedy nam nie przeszkadzały te wszystkie rzeczy. My ją postrzegamy trochę tak idyllicznie i chcemy, żeby ona była taka idylliczna. I są miejsca, gdzie ona rzeczywiście taka idylliczna jest, ale to też trzeba mieć świadomość, że to jest, no, dużym kosztem, to po pierwsze. Ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, są agroturystyki ze zwierzętami na Sołchopie. Przeważnie jeżdżą tam rodziny z dziećmi po to, żeby właśnie ten sentyment sobie gdzieś tam odświeżyć, bo to jest sentyment rodziców i oni chcą, żeby te dzieci zobaczyły, jak wygląda prawdziwa krowa. I to są miejsca, które się cieszą ogromną popularnością. My mamy takie agroturystyki na Sołchopie, takie już kierowane konkretnie pod dzieci, gdzie są rezerwacje na 2 lata do przodu, więc tak, to wraca. To jest w ogóle niesamowite, że to wraca. Ja w ogóle tak sobie myślę, że jak mówisz o tej agroturystyce z dzieciństwa i o tych naszych wakacjach, jak byliśmy mali, to myślę sobie, że to były takie naprawdę wakacje slow. To wiesz, wtedy nie było poszukiwania, hej, pojedźmy gdzieś na wakacje, żeby dziecko zobaczyło krowę, tylko no jazda, jedziemy do ciotki. Dokładnie tak. Często ludzie nie mieli samochodów, więc jeździli jakimś zbiorkomem. KS-em. Tak, była super przygoda. Znaczy dla kogo super, dlatego super, ale pamiętam, że zawsze to była przygoda. Teraz też zresztą jest to przygoda. Ale tak, jechaliśmy zbiorkomem bardzo często. Kupowało się zakupy nie w dyskoncie z mnóstwem plastikowych opakowań, tylko jechało się do jakiegoś gospodarza i kupowało się do koszyka świeże owoce, warzywa i ewentualnie jakieś tam nabiał, mięso i sery. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Teraz jak przyjeżdżają do mnie goście, to ja też patrzę sobie później, ponieważ no oczywiście muszę się zajmować jako gospodarz tym wszystkim, co jest związane później z tym, żeby posprzątać po gościach i przygotować się na kolejnych, to wiesz, sprzątając na przykład śmieci plastikowe, to myślę sobie, że to jest niebywałe, ile my tego po prostu produkujemy. I jak sobie przypomnę tamte moje wakacje, kiedy rzeczywiście zupełnie inaczej to wyglądało z różnych powodów, to rzeczywiście wtedy były wakacje slow. Nikt się nie śpieszył specjalnie, bo nie było takiej możliwości, bo nie było autostrad. Właśnie jechałaś zbiorkomem, jadłaś to, co babcia dała, czyli zupę jakąś zrobioną z tego, co było w domu, z warzywami z ogródka. Wszystko było bez chemii. I jeszcze na dodatek jako dzieciaki mogliśmy robić wszystko. Znaczy, naprawdę nie było żadnych hamulców. Nie wiem, czy widziałaś ostatnio dziecko, które się bawi na nasypie kolejowym albo, no właśnie, to są takie rzeczy. Zrobiłam wielkie oczy, na to Ola zareagowała. To są właśnie takie rzeczy, które kiedyś robiliśmy jako dzieciaki, no teraz to trochę inaczej wygląda, ale kończąc ten temat agroturystyki, my jako rodzice, bo ja też jestem rodzicem, ja jestem co prawda już rodzicem nastolatek, więc one już nie chcą jeździć na wieś, one chcą jeździć już do dużego miasta, ale jak jeszcze były małe, no to ja im chętnie pokazywałam prawdziwą wieś. W tym wszystkim pomyślałam sobie trochę o przyziemnych sprawach, bo mówiłaś o tym, że idziemy na zakupy do dyskontu. Sama tu pamiętam, że kiedy dojeżdżaliśmy do jakiejś agroturystyki, to mieliśmy takie, aha, to jest ostatnia miejscowość, gdzie możemy znaleźć duży sklep, zrobić zakupy na te parę dni. I rzeczywiście rzadziej kupuje się bezpośrednio u gospodarza, bo to jest drogie. I to chyba w ogóle też warto poruszyć ten temat, kiedy mówimy o Sołchopie. Może nie tyle, że to jest drogie, ale że to rzadko jest taka sfera budżetowa i że to jest droższe niż to, co możemy sobie zaznaczyć na bookingu sortuj od najtańszego. Ja wiem, to jest częsty zarzut do Sołchopa. Jest to rzeczywiście taka turystyka, czy są to takie miejsca, które wymagają dużych inwestycji. I to jest taka komfortowa strona agroturystyki. Tak jak mówisz o tym, że jeszcze są agroturystyki jako pokoje u rolnika. Bo kiedyś tak było, że rolnik mógł sobie zrobić pokój i dorabiać sobie taką turystyką, tylko że tam już niewiele ludzi chce jeździć, bo my mamy trochę inne potrzeby. My też trochę dojrzeliśmy jako społeczeństwo. Mamy trochę potrzeby większego komfortu. My się przyzwyczailiśmy trochę do tych wszystkich ładnych hoteli, do których jeździmy. I teraz
trudno jest tam pojechać do takiej zwykłej agroturystyki, gdzie, wiesz, łóżko ci trzeszczy, pościel niezaładnie pachnie, albo jest skory i no, jest mniejszy komfort, niż sobie byś tego życzyła. I dlatego te miejsca, chyba wydaje mi się, były w pewnym momencie, te miejsca slow były w pewnym momencie takim zastępstwem dla luksusowych hoteli de facto. I no, ja patrząc, ponieważ slow hop też trochę się rozwija w innych krajach wokół Polski, czyli Niemcy, Czechy i Litwa. I powiem ci szczerze, że my jesteśmy najtańsi. Polska jest najtańsza z tych wszystkich krajów i ja myślę, że te jakościowe rzeczy, jakościowe jedzenie, jakościowe spanie są po prostu droższe. Myślę sobie, że to chyba jest powoli normalne. To znaczy, ostatnio sprawdzałam badania z różnych źródeł i okazało się, że my już jakby wiemy o tym jako konsumenci, że już się przyzwyczailiśmy do tego i jesteśmy w stanie dać 10% więcej zapłacić za coś, co będzie na przykład bardziej ekologiczne, będzie miało lepszą jakość, taką w takim sensie właśnie jakości jedzenia na przykład. Także my się powoli do tego przyzwyczajamy i ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o turystykę, będzie podobnie, ale powiem ci też, że są miejsca na slow hopie, które są tańsze. Ja też po takich jeżdżę, tylko one zawsze najszybciej znikają. To pytanie o finanse to nie był zarzut. Ja też jestem tego zdania, że jeżeli szukamy czegoś jakościowego i czegoś, co będzie odpowiadało naszym potrzebom, również tym mniej oczywistym, no to jest oczywiste, że to będzie generowało jakieś dodatkowe koszty, zwłaszcza, że jak mam nadzieję, za chwilę porozmawiamy, przystosowanie takiego miejsca i pod kątem bezpieczeństwa, ale też estetyki, jakości, to też są spore pieniądze. Jak ten proces następuje, jak to wszystko działa, mam nadzieję, że zgodzisz się za moment opowiedzieć, bo chciałabym cię podpytać o twoją ruinkę, o to miejsce, które stworzyłaś sobie na Mazurach, ale nie tylko sobie, bo powiedziałaś, że zapraszasz tam gości, że stworzyłaś tam pensjonacik i to też jest bardzo ciekawe, bo to pewnie trochę też zmienia stosunek do miejsca. Miejsce, które jest moim domem, a miejsce, do którego zapraszam ludzi i trochę oddaję je w wasze ręce. I te wszystkie pytania za moment zadam Aleksandrze Klonowskiej-Szałek, założycielce portalu Slow Hop, ruinersowi i ruinerce. Tak sobie żonglujemy tymi słowami, która dzisiaj opowiada o tym odpoczynku w rytmie slow, o tym poszukiwaniu spokoju z dala od miasta, no i o tym, jak tak naprawdę taka mała, drobna przyjemność zaczyna się zmieniać w cały styl życia. Bądźcie z nami, bądźcie z drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Mam wielką przyjemność przywitać się z wami dzisiaj już po raz trzeci. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a waszym i moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Klonowska-Szałek, założycielka portalu Slow Hop i Ruiners, ruinerka, która swoją własną ruinkę na Mazurach ma. Trochę już o niej opowiedziałaś, powiedziałaś, jak ją znalazłaś, ale może to być taki wątek, od którego rozpoczniemy ten fragment naszej rozmowy. To jest tak, że pewnego dnia usiadłaś, stwierdziłaś, że potrzebujesz, czy potrzebujecie mieć taki swoje miejsce i znalazłaś ten budyneczek, czy on po prostu gdzieś sam cię znalazł? No, on mnie znalazł, ewidentnie on mnie znalazł, bo no, my szukaliśmy po prostu ziemi, na której zbudujemy jakiś domek nad jeziorem. Ja jestem śledziem, jestem ze Szczecina i potrzebuję mieć wodę, więc wiedzieliśmy, że to musi być gdzieś właśnie nad wodą, nad jeziorem. I długo szukaliśmy tej działki, ale nam się nie udawało. I nagle po prostu na tym Oeliksie ta kamienna obora, która zresztą zniknęła, to ogłoszenie zniknęło od razu, jak tylko je znalazłam, przeczytałam i chciałam przekazać się mężowi i on mówi, słuchaj, ale pod tym linkiem to już nic nie ma. To było jakieś w ogóle tajemnicze wydarzenie, ale udało się odnaleźć. No i bardzo szybko poszedł ten zakup, bo tak jak mówiłam, no to jest po prostu coś, co krzyczy. To tak jak kupujesz mieszkanie, wchodzisz, chcesz kupić mieszkanie, wchodzisz, jedno do ciebie nie mówi, a drugie do ciebie mówi. To do nas powiedziało na odległość z portalu ogłoszeniowego. Więc tak, kupiliśmy i wszyscy nam odradzali. Bo to jest tak zawsze, że wszyscy odradzają, mówią, to jest bez sensu, w ogóle zburzcie to. To jest fajna działka, ale zburzcie to, bo to po prostu nie ma sensu. Zwłaszcza, że ten budynek był przechylony na jedną stronę i trochę nam się wydawało, że grozi zawaleniem. Więc no, przy takiej inwestycji, jak człowiek musi wydać jakieś tam pieniądze, no to jest rzeczywiście, no patrzy się na wszystko wtedy. Zanim zapytam cię o to, jak ten sens jednak się udało w tym odnaleźć i jak postępowały dalsze prace, to podejrzewam, że z każdym rokiem szansa na upolowanie takiego miejsca maleje, ale czy uważasz, że jeszcze można znajdować? Wiesz co, to jest tak, że one jeszcze są te ruiny, zwłaszcza, że parę lat temu bardziej się cieszyły zainteresowaniem duże miejsca, czyli na przykład jakieś właśnie pałace, zamki. To były duże miejsca, które wymagały
wymagały dużo nakładu i no umówmy się, naprawdę nielicznych stać na to, żeby coś takiego kupić, ale teraz to nasze zainteresowanie, w sensie nas ludzi, się przeniosło na takie małe rzeczy. To są chatki, chatynki, czasami, nie wiem, 75-metrowe, to są jakieś siedliska, budynki gospodarcze, które są porzucone, więc tak, jeszcze można to znaleźć, one jeszcze w miarę mają całkiem sensowne ceny. Jakbym szukała teraz, to szukałabym na pewno w takich miejscach, które są oddalone na przykład od jezior, bo tam będzie na pewno taniej. Szukałabym trochę chyba bardziej na Dolnym Śląsku, bo tam ich jest jeszcze najwięcej. Góry Izerskie to jest takie miejsce, gdzie jeszcze te piękne budynki można znaleźć w dużej liczbie, naprawdę. Najmniej jest ich na Pomorzu Gdańskim i tym takim środkowym i zachodnim. Tam rzeczywiście już nie ma właściwie co zbierać. Podlasie. Podlasie to są chaty. Także zależy, co się chce szukać. Natomiast ja bym też szukała tam, gdzie już są takie społeczności ruinersów. Także jeżeli wchodzicie na mapę Slow Hopa, to tam, gdzie jest najwięcej punktów, to tam szukajcie, bo tam jest społeczność prawdopodobnie. Czyli są ludzie, którzy przechodzili przez to samo, z którymi można się spotkać, którzy poradzą, pomogą, mają już swoje kontakty. Także tak bym szukała na pewno, gdybym szukała teraz. I tak jak mówię, nie brałabym pewnie nad jeziorem. Bardziej bym myślała o tym, żeby zbudować staw taki naturalny, czyli coś w rodzaju basenu, ale naturalnego. To jest taki mój protip dla wszystkich za darmo. Wróćmy zatem do twojej ruinki, bo rozumiem, że od momentu, kiedy ją kupiliście i znaleźliście, do momentu, kiedy puściliście ją w obieg, minęło trochę czasu i na pewno był to czas bardzo obfitujący w różnego rodzaju przeżycia, doświadczenia, coś, co zbiorczo nazwałyśmy na początku rozmowy przygodami. Tak, byliśmy takim panem samochodzikiem i ja i mój mąż i moje dzieci i jeszcze ekipa, która nam to pomagała remontować i jeszcze okoliczni mieszkańcy, bo oni przechodzili i się dziwili, że, ale bardzo się cieszyli w ogóle, że to nie zostanie rozebrane, bo to tam było przecież 1923 roku, więc to 100 lat teraz, 101. Tak, to, 101. Tak. Tu jest jeszcze bardzo fajna rzecz związana z takimi miejscami. Na nich nie ma konserwatorów zabytków przeważnie. Czyli możemy tak naprawdę mieć dużo większą taką dowolność w tej renowacji niż ludzie, którzy podlegają pod konserwatora zabytków. Czyli tutaj pewnie mówimy o tej rozbieżności między budynkami gospodarczymi, a tym, że sobie kupimy pałacyk, dworek. Tak jest. No i właśnie takie jakieś budynki typu młyny, to na pewno jest lepsze niż właśnie takie pałace i dworki. Był taki moment, że robiliśmy dach i trzeba było ściągnąć wszystkie te dachówki ceramiczne i je umyć i potem je położyć z powrotem, wyczyścić kamień w środku i na zewnątrz. I pamiętam, jak przychodzili ludzie, którzy tam mieszkają i kiwali głową. Znaczy pamiętam, że podobało im się to, że to stoi, że to ktoś wyremontował, zrobił renowację i to nam na pewno pomogło trochę w takich relacjach też z mieszkańcami okolicznymi. Tak to wygląda. I cały ten remont, pamiętam, bardzo szybko się skończył, ponieważ mieliśmy naprawdę fajnych ludzi z okolicy, taką mazurską ekipę, która też rozumiała po prostu, jak wyglądają te mazurskie budynki. To trwało 10 miesięcy, także już pamiętam, że w lutym, 26 lutego, spędziliśmy tam pierwszą przeraźliwie zimną noc, no ale cieszyliśmy się jak dzieci. Czy taka decyzja o remoncie, ja oczywiście rozumiem, że to wszystko zależy od kosztów, jakie mamy i odległości, w jakiej ten budynek jest od naszego domu, ale czy uważasz, że decyzja o zakupie i o dalszym remoncie oznacza rewolucję w życiu? Czasem tak. No, na przykład teraz zrobiliśmy na Slow Hopie taki konkurs na Ruinersa Roku i wygrały dwa miejsca. Pierwsze to jest taka chatka na Roztoczu, która się nazywa Czarpar. I to jest po prostu chatka wynajmowana w całości gościom. Więc gospodarze ją wyremontowali, rzeczywiście remontowali ją 2 lata, no ale mieszkają teraz w swoim miejscu zamieszkania, a tą chatkę wynajmują. Czyli de facto w ich życiu się niewiele zmieniło. Oni tam co prawda muszą więcej pracy pewnie poświęcić na to, żeby jeździć między domem a tą chatką, ale no de facto mieszkają tam, gdzie mieszkali. Ale mamy też drugie miejsce, które wygrało i to miejsce się nazywa Wietorówka na Dolnym Śląsku, na Pogórzu Izerskim i to już jest miejsce, które się zamieniło w pensjonat. Więc tak, to jest rewolucja. To jest rewolucja i jeżeli gospodarze są na miejscu i obsługują gości, karmią gości, to na pewno to jest zupełnie inne życie niż to, które prowadziliśmy wcześniej. Ja akurat jestem przykładem osoby, która dojeżdża, czyli też nie zrobiło to mi rewolucji w życiu. Natomiast ten dom mi bardzo pomógł w takiej ciężkiej sytuacji, jak jeszcze Slow Hop był w powijakach, czyli jak inwestowaliśmy jeszcze w ten portal, bo po prostu pomógł mi przeżyć tamten okres inwestycji. A teraz mogę powiedzieć, że dzięki temu domowi, no to tak jak już ci powiedziałam, to był początek bardzo wielu rzeczy. To był początek wielu przyjaźni. Wspaniali goście, którzy do nas przyjeżdżali, potem pytali, czy można coś kupić w okolicy. Kupili swoje ruinki w okolicy albo swoją ziemię w okolicy i tworzą teraz tą społeczność, którzy, co mnie bardzo cieszy, bo to są super ludzie. No i też to, że napisałam powieść, która to jest dla mnie coś
super niesamowitego w ogóle, że oparłam tą powieść też na tej wsi i na historii tej wsi i na tym cmentarzu, który tam jest. I to, że de facto na tym domu powstał cały Slow Hop. Więc zobacz, ile rzeczy się wydarzyło dzięki jednej ruinie. Kiedy mówiłaś o wynajmowaniu tych ruin, przypomniały mi się twoje słowa w jednym z wywiadów. Mógł to być też tekst na stronie, bo mówiłaś, że wy z mężem lubicie odwiedzać różne ruinki, patrzeć, jak one się zmieniają, jak działają ich gospodarze, i zwróciłaś uwagę, że nie każdy z właścicieli wyłapuje te różnice, na czym polega posiadanie domu, ruiny, a prowadzenie pensjonatu. Przywołałaś przykład człowieka, który uwielbiał bibeloty, tylko trochę nie nadążał ich odkurzać, co przeszkadzało osobom, które tam przyjeżdżały odpocząć. Czym innym jest nasz dom, a czym innym jest miejsce na wynajem? To też trzeba o tym pamiętać. Wprawdzie Slow Hop się charakteryzuje tym, że to jest taki dom z dala od domu. Czyli ci nasi gospodarze bardzo się starają, żeby było przytulnie, miękko, żeby były wygodne fotele i tak dalej, żeby były dywany. A to wszystko powoduje, że no, trudniej się to sprząta, trudniej się tym opiekuje. I tak jak mówisz, te bibeloty na przykład, no to jest coś, co jest w ogóle no, niepotrzebne. My jako goście mamy taką potrzebę, żeby oczywiście było nam wygodnie i komfortowo, ale taką bardzo głośną potrzebą to jest, żeby było czysto. I teraz jeżeli jako gospodarz ja mam trudności z wyczyszczeniem, ze sprzątaniem, no to szybko się odbiję na tym, powiedzmy, biznesie, tak? Jeżeli to traktujesz jako biznes. To też jest jakby takie pytanie, czy to jest do końca biznes właśnie, czy to można traktować jako inwestycję. Ja myślę, że po latach, ponieważ no, inwestycja w taki dom, w taką ruinę jest tak potężna, że trzeba sobie to dobrze wyliczyć. Mam przykład moich przyjaciół, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jakby wokół mnie i mojego męża jest bardzo dużo ludzi, którzy byli naszymi zawsze przyjaciółmi, a teraz są też gospodarzami na Slow Hopie, bo to po prostu promieniuje ta cała historia na innych. I pamiętam, z moimi przyjaciółmi pojechaliśmy kiedyś w Bory Tucholskie i oni się z nas śmiali, że w ogóle to jest jakiś głupi pomysł z takim domem, z taką ruiną w ogóle, z tym domem na wynajem, z posiadaniem takiego Slow Hopa. Po czym po 20 kilometrach natknęliśmy się na przepiękny dom, stary, drewniany, w którym kiedyś były organizowane obozy takie indiańskie dla dzieciaków. To był niebywały dom nad jeziorem i moja przyjaciółka z rozpędu weszła, zapytała, czy ten dom jest na sprzedaż. On był na sprzedaż i jeszcze chyba tego samego tygodnia kupili ten dom i on jest teraz po 2 latach remontu. Przepiękny jest ten dom, ale to był remont rzeczywiście starego budynku, który no, wymagał ogromnych pieniędzy. Teraz to wynajmują na Slow Hopie, ale tak jak mówię, no to jest duży wysiłek też finansowy zawsze. Przypomniała mi się rozmowa sprzed kilku tygodni w drogowskazach. Rozmawialiśmy wtedy o kolekcjonowaniu sztuki i pani, z którą rozmawiałam, też powiedziała, że no owszem, kolekcjonowanie sztuki można traktować jako biznes, ale nie można tego traktować wyłącznie jako biznesu. To znaczy, jeżeli nie masz do tego pasji, jeżeli nie masz rzeczy, które ci się bardziej podobają, mniej podobają, jeżeli nie masz do tego po prostu serca i duszy, to się nie uda. To w ogóle czuć bardzo. Jak jedziesz do jakiegoś miejsca, w którym chcesz spędzić wakacje, nie tylko Slow Hop, czy agroturystyka, czy jakiś dom właśnie wakacyjny, to bardzo czuć, czy gospodarz to robi dla pieniędzy, czy on jakby łączy jakiś taki właśnie swój styl życia i swoją pasję, bo to czuć i mnie to odstrasza osobiście, znaczy mnie odstrasza takie traktowanie wszystkiego tylko w kategoriach zarobku, więc ja się po prostu też lepiej czuję w takich miejscach, gdzie gospodarz mi opowie jakąś historię, czy po prostu ze mną porozmawia, czy będę widziała ten błysk w jego oczach, jak tam przyjadę i on mi będzie pokazywał na przykład jakieś tam, że co zrobił w tym domu, czy jak to wyremontował. Ja jeszcze, wiesz co, mam taki, teraz mi się przypomniała taka historia z Sopotu, tam jest takie miejsce, bo to nie tylko są miejsca, które są gdzieś na ludziach, są też czasami miejsca, które są w miastach. I na przykład w Sopocie jest taki pensjonat, który był kiedyś po prostu starą kamienicą i właścicielka zrobiła renowację absolutnie w przepięknym stylu. I tam jak się wchodzi, no to widać, że to kiedyś było stare, a teraz jest zrobione po prostu zupełnie inaczej. Jest taka nowa twarz, stara dusza, a nowa twarz. I ta właścicielka jak opowiada, czy jak przeprowadza przez te pokoje, to tam widać tą pasję niesamowitą. To jest super przyjemność w ogóle mieć kontakt z takimi ludźmi. Mogę powiedzieć to samo. To była super przyjemność rozmawiać z tobą i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Trochę opowiedziałaś o ruinersach. Mam nadzieję, że kilka osób zachęciłaś. Może przekonałaś, to jest złe słowo, ale zainteresowałaś tematem Slow Hopu, odpoczywania w trochę innym rytmie, w trochę innych miejscach. Także bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś czas i przyszłaś do drogowskazów. A ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tak mogę gadać jeszcze godzinami o tych ruinersach, więc zapraszam do ruinek. Waszym i moim gościem była dzisiaj Aleksandra Klonowska-Szałek, założycielka portalu Slow Hop, Ruiners, ruinerka, posiadaczka
pięknej ruinki na Mazurach. No oczywiście tematu nie udało nam się wyczerpać. Mówić można byłoby i mówić, tak jak Ola przed momentem wspomniała. Ale gdybyście jednak chcieli wrócić do tej rozmowy, coś sobie przypomnieć albo na coś się zwrócić uwagę, to zachęcam was, możecie to zrobić bez problemu, zaglądając na Spotify Drogowskazów albo na nasz kanał na YouTubie. Polecam wam także facebookowy profil Drogowskazów. To jest też najprostsza droga, żeby ze mną i z Michałem się skontaktować. W miarę możliwości staramy się na wiadomości od was szybko odpowiadać. No i cóż, ja się troszkę rozmarzyłam, troszkę rozleniwiłam, dlatego kończę już to nasze dzisiejsze spotkanie, ale niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.